Wirusy mają kolce z glikoproteiny, które penetrują organizm człowieka w wybranych miejscach. Już ustalono 4 takie miejsca, niestety również w układzie rozrodczym męskim, w komórkach Leydiga i tak dalej. To może uszkadzać niestety płodność młodych mężczyzn, którzy przejdą nawet bezobjawowo. Z dobrych informacji jest to, że kolejni naukowcy, łącznie z panem profesorem Markiem Drągiem z Politechniki Wrocławskiej, są na tropach, czy też na początku drogi do opracowania rozmaitych narzędzi terapeutycznych. Do nich mogą należeć i szczepionki, do nich mogą należeć i też inne sposoby leczenia, czyli po prostu leki, które, no to przypuszczam, że gdyby to było zastosowanie umyślne, to ci, którzy by zwolnili specjalnie takie narzędzie zabójcze dla milionów, no, już wyposażeni w szczepionkę. Stanowczo trzeba popierać wszystkie dążenia naszych profesorów, w szczególności do tych, do których mamy pełne zaufanie. No, do nich na pewno należy pan profesor Krzysztof Simon z Wrocławskiej Uczelni Medycznej ze Szpitala Chorób Zakaźnych. Dobrym rozwiązaniem jest izolacja, jest zamknięcie się w swoim, niestety w czterech ścianach, no wychodzić. No, mówi się o tym, że trzeba spacerować. Oczywiście jak się wychodzi z własnej bramy, z jakiegoś domku czy chatki, no to jest możliwe. No, jak ktoś mieszka na 5. piętrze i musi przejść przez całą klatkę w dół bez windy i w górę potem, czy też z windą, no to niestety się naraża. W związku z tym to unikanie kontaktu z innymi ludźmi musi być szeroko rozpatrywane. Trzeba zdać sobie sprawę, że nasza beztroska może kosztować czyjeś życie. I to na przykład pana, no niestety Borysa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, że będzie populacja brytyjska odporność stanowna. Ja nie bardzo rozumiem, bo co, czy pan Boris Johnson rozumie to znaczenie tego słowa stwierdzenia, ale w każdym razie, kiedy wymrą starzy, a ci młodzi się uodpornią, w przyszłym roku już nie będą chorować. No, jest szalona zupełnie interpretacja podstawowych zjawisk epidemiologicznych, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z wirusem o nieprzewidywalnych losach, o nieznanej biologii, o nieznanej sposobach do końca nieustalonych szerzenia się. Mam nadzieję, że to, co u nas się zdarzyło, to stanowczo chroni naszych rodaków skutecznie i zastosowanie wszystkich reguł zasadniczych, a więc tej izolacji, kwarantanny. Zresztą rodacy się trzymają reguł. Nie wiem, jak to się stało, że do takich wniosków Brytyjczycy doszli, a zwłaszcza, że nie zastosowali żadnych reguł dotyczących izolacji, kwarantanny. Te szkoły czynne, wszystko jest, kluby czynne, wszystko się tam odbywa. Zresztą podobne szaleństwo jest też w Niemczech. Przecież wiedząc o tym, co się dzieje i mając liczne straty, nadal na przykład w Berlinie otwarte są bodaj do jutra dyskoteki i bary i wszystkie te miejsca, gdzie ludzie jeden na drugiego plują i rozmawiają ze sobą, przenoszą zakażenie. Od przyszłego czwartku będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, ale innych przed nami. Nie musi to być maseczka, mogą być do tego używane takie przedmioty jak chustka czy szalik, zapowiedział minister Szumowski. Dobra decyzja, dobre rozwiązanie? Bardzo. Od 2 miesięcy o to zabiegam. No, wydaje mi się to lepsze niż przeszukiwanie mieszkań, tak jak dr Michael Ryan radzi z Światowej Organizacji Zdrowia, że tym może się skończyć to wszystko, że będą wchodzić ekipy i wyciągać ludzi z mieszkań. Ludzie młodzi wcale nie są oszczędzeni, tak jak się komu by wydawało. Mało tego, jeden z punktów uchwytu tego wirusa są te receptory, które się mieszczą w męskich jądrach, a więc w komórkach Leydiga produkujących plemniki i w nasieniowodach, i jest ryzyko takie, że ci, którzy przeżyją, a przejdą bezobjawowo jeszcze do tego, będą bezpłodni, więc nie jest to zabawa tylko wyliczanie strat wśród seniorów. No ja na przykład zacząłem zapuszczać już
bez zupełnie poprawiania wąsy. Mam nadzieję również, że mi włosy w nosie wyrosną na tyle, że będą filtrować to zanieczyszczone powietrze skutecznie. Od samego początku było wiadomo, że dawka zakaźna jest ważna i ta ilość tej zanieczyszczonej substancji pochodzenia ludzkiego wirusem powinna być redukowana do minimum możliwego i też zasłanianie twarzy, oczu, nosa, ust przed na przykład pichnięciem w twarz, czy też zwykłym potokiem śliny, który występuje zwłaszcza u niektórych osób w wymowie płynnej. A więc mamy do czynienia z sytuacją naprawdę poważną, której się nie da w inny sposób opanować niż przez izolację i kwarantannę. Wyjątki złe, które należy zwalczyć, no, przede wszystkim siłami kadr personalnymi, no, w inspekcji pracy. Nie dopuszcza się do pracy kogoś, kogo się nie chce dopuścić i nie ma prawa wtargnąć bezprawnie w miejsce pracy i wnieść wirusa. I to powinno być znane. Po pierwsze, czy jest skuteczna ta polityka rządowa, ta kwarantanna, wielka narodowa kwarantanna, czy to są efekty, czy byśmy mieli więcej zarażeń, gdyby tego wszystkiego nie było? Zdecydowanie mielibyśmy więcej, jest skuteczna, trzeba tylko ją docisnąć. Ja tu naprawdę nie jestem optymistą co do czasu trwania nieszczęścia, bo wszyscy, którzy poważnie prognozują, no to jednak przeciągają na półtora roku, czasami niektórzy do dwóch, to minimum to rok. To, co się słyszy w naszej telewizji, że ludzie są bezobjawowi, to dobrze, to jest jakiś absurd zupełny, bo ten bezobjawowy właśnie przenosi zakażenie. W każdym razie mamy sytuację taką, która powoduje nasze oczywiste zmartwienie, ale też pewną radość, że rząd bardzo szybko podjął radykalne działania, przystąpił do faktycznie tego, co jest najważniejsze, co wszyscy podkreślają, takiej izolacji powszechnej kwarantanny, uznania każdego za podejrzanego o zakażenie i w związku z tym trzymania ludzi w domach, nie wypuszczania na ulicę, co jest jak najbardziej słuszne. Ludzie podporządkowują się temu, chwała im za to. My mamy do czynienia z ewidentnie ukierunkowanym na starszą populację śmiercionośnym wirusem. Ktoś się cieszył, że jest 80% przypadków bezobjawowych. No to jest źle, że jest 80% bezobjawowych, bo nie możemy ustalić źródła zakażenia. W związku z powyższym te ruchy rządu naszego, które powstrzymuje młodzież od chodzenia do szkoły, żeby tam właśnie w tym powietrzu z tym z aerozolu niewieczonej klasy nie zarażała się i nie przenosiła do domów na dziadków, jest jak najbardziej słuszne.